Mikołaju, powiedz nam, skąd przybywasz? No, z odległej Laponii. Mikołaju, podarunki? Tak, przygotowaliśmy prawie 300 paczek dla naszych mieszkańców z Zelistrzewa i okolic. Miejmy nadzieję, że starczą, ale chyba póki co dobrze idzie. No, zobaczymy. Jesteśmy dobrej nadziei. Czekasz na Mikołaja? Tak. Co Mikołaj cię przyniesie? Prezent. A tobie? Nie wiem. A wierzysz w Mikołaja, czy nie? No, ja słyszę, że tak. Tata, a ty też czekasz na Mikołaja, czy nie? Zawsze. Tata też czeka na tak, Mikołaja. Tak, liczy na to, że przynajmniej worek węgla będzie. A mam do ciebie pytanie. Czy lubisz jeść cukierki? Tak. Wolisz czekoladę, czy cukiereczki czekoladowe? Czekoladę. A ty już jesteś taki starszy, to ty na pewno wiesz, co byś chciał dostać. Do roweru coś. Na przykład trąbkę, dzwonek, światełko? Światła mocniejsze. Żeby być bezpieczniejszym. Tak. A co byś chciała dostać na święta od Mikołaja? No dużo prezentów. W tym roku. Kompa gamingowego. Ja? O, a co to? Kiciusia. Kiciusia kota? Prawdziwego. Prawdziwego kota, dobra. Nową grę. Ja też. Też nową grę? Wszyscy gracie? Tak. No, całe Zelistrzewo w gry gra. No. Taki domek. Dla lalek taki domek? Nie, taki nie. Do składania samodzielnie. Telefon. Mikołaj mi mówił, jak tutaj przyjechał, że troszeczkę byliście niegrzeczni. Czy to prawda? Nie. To taki atlas troszkę. A to ty, bo może ja pomyliłem z tobą właśnie. To ty byłeś troszeczkę niegrzeczny. A powiedz mi, na czym ta niegrzeczność polegała? Bo Mikołaj nie chciał mi zdradzić. Słuchałem mamy. O rany, nie słuchałeś mamy? Mikołaj, ale również na święta Zelistrzewo będzie miało nowy prezent dla mieszkańców i nie tylko. No tak, jeszcze niedokończony, ale już możemy się można oficjalnie lekko pochwalić. No, scena muzyczna, scena do występów prawie ukończona, także myślę od nowego roku już zaczniemy z pełnym impetem, wyjdziemy w życie kulturalne naszej wsi.